Czytam teraz Joannę Bator, powieść Gorzko, Gorzko, wydawnictwo Znak chyba, tak? No i powiem Wam, że znowu jestem zachwycona. Co prawda dopiero 105 stron, ale znowu historia ciepła, sentymentalna, bardzo wzruszająca. Taka, no słuchajcie, ona pisze troszeczkę tak jak Jakub Małecki, czyli potrafi pisać bardzo prostymi słowami, ale bywa tak, że jedno zdanie no wsiąknie w nas po prostu, wsiąknie w serce i człowiek myśli, rany Julek. Słuchajcie, na przykład takie zdanie Wam przeczytam. Nie mieli w sobie ducha walki, bo sami byli już prawie duchami, jakimi stają się ludzie, za którymi nie tylko nikt nie tęskni, ale których nie ma już nawet kto pamiętać. Choćby i źle. Patrzcie, jakie to jest głębokie. Super. Naprawdę super książka. Witajcie kochani, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę już więcej o tej książce Gorzko, Gorzko, bo jak widzicie jestem już, no, można powiedzieć chyba, że w połowie, a właściwie troszeczkę za połową. I znowu, kolejny raz pani Joanna Bator mnie nie rozczarowała, to jest przepiękna pozycja. Myślę, że generalnie głównie dla kobiet, ponieważ któż tak kobietę nie zrozumie jak druga kobieta, ale pewnie wśród mężczyzn ma ona swoich zwolenników. To jest bardzo gruba powieść, przypominająca faktycznie rozmiarami sagę rodzinną i taką sagą jest. To są losy splecione czterech kobiet, konkretnie kolejnych pokoleń po sobie następujących, a więc mamy tutaj najstarszą, można powiedzieć, prababkę Bertę, jej córkę Barbarę, jej córkę Violettę i córkę Violetty Kalinę. I tak naprawdę książka rozpoczyna się od właśnie od Kaliny, od tej najmłodszej latorośli, która kupuje domek w takiej wsi naprawdę jakiejś maleńkiej na Dolnym Śląsku i stara się poprzez ten dom, który też ma symboliczne znaczenie w tej powieści, troszeczkę dotrzeć do historii swojej mamy, babci i prababci, po to, żeby lepiej je zrozumieć i lepiej też zrozumieć samą siebie. I to jest tak, książka faktycznie zaczyna się w takim momencie no, tajemniczym, kiedy jeszcze nic nie wiemy, prawda, ani o jej mamie, ani babci, ani prababci. I później już składa się dosłownie z rozdziałów, tak jak to było zrobione w książce Coraz mniej olśnień, czyli z rozdziałików zatytułowanych imionami tych kobiet. A więc mamy tutaj dosłownie taką mozaikę na przemian, tam Violetta, Berta, Kalina, Barbara i tak cały czas mamy po prostu tytuły tych kobiet i co jakiś czas poznajemy kolejny jakby rąbek ich takiego już no ułożonego chronologicznie życia. A więc jak zaczyna się gdzieś tam, nie wiem, rozdział pod tytułem Berta, to wiemy, że to życie Berty będzie z każdym kolejnym rozdziałem również zatytułowanym Berta, po prostu ciągiem dalszym aż do współczesności. Kompletnie nie można się pomylić, powiem Wam od razu, bo to może ktoś tak wysnuł z tych moich słów, że może jest książka zakręcona. Nie, książka zakręcona nie jest, jest faktycznie chronologiczna, tylko myślę, że fajnie zrobiła pisarka, że jednak podzieliła te cztery kobiety na takie cząstki i my tak pomalutku jakby poznajemy życie każdej z nich, niż gdyby to było tak ściśle opisane jak jakiś dziennik od życia właśnie od tych czasów pierwszej wojny praktycznie światowej aż do czasów współczesności, bo byłoby to zwyczajnie chyba aż za nudne. I co jest znamienite dla tej autorki? Słuchajcie, jak książkę tak się przewertuje, to mamy wrażenie, jakby tu było mnóstwo opisów. Zobaczcie, że tu jest bardzo mało dialogów, tak na pierwszy rzut oka. Ale mimo to właśnie chcę Wam powiedzieć, że, bo ja nie lubię bardzo opisów w książkach, że to nie jest taki opis, który nam się ściśle kojarzy na przykład z jakimś opisem przyrody w lekturach szkolnych, czyli że tam ziarenko piasku tonie w jakichś odmętach i nie wiem, opisana rzeka na 5 stron, nie. To jest opis bardzo taki fabularny, czyli on zawiera w sobie dużo i wydarzeń,
i tych właśnie czynności jakichś i przemyśleń, ale też ma w sobie wypowiedzi. One nie są tak właśnie pisane z myślnika jako konkretna, że ta pani powiedziała to i to, tylko są też zawarte w tych opisach, tak jakby w takich opowieściach, które czytamy o tych kobietach, co robiły po kolei, na przykład, że ona to zrobiła, a tu właśnie usłyszała słowa idź i to i to. I te wypowiedzi są też wplecione w ten tekst stały, czyli jakby nie mylić, że ta książka jest bardzo, bardzo opisowa, bo ona na pierwszy rzut oka fizycznie tak wygląda, ale jak się wczytamy w ten tekst, to to jest tak, jakby ktoś nam dosłownie opowiadał baśń. Ale baśń nie mylić z jakimiś tam nierealnymi rzeczami, jest to typowo książka realistyczna, proza życiowa i przede wszystkim bardzo przejmująca i smutna, bo ona, no mogę powiedzieć, że to jest książka dramat. Książka dramat, która opisuje cztery kobiety, które w zasadzie na ten moment, jak czytam, to żadna z nich nie można powiedzieć, że była tak absolutnie spełniona i szczęśliwa. Każda za czymś goniła, każdej czegoś brakowało, każda miała różne trudności życiowe. I przepiękne jest to, że te kobiety wszystkie są jakby właśnie z jednej rodziny, nie? Że ona kolejna rodziła córkę, przekazywała to, co umiała, jak umiała być matką, uczyła się bycia matką i ta kolejna też, co ona... I widać, że jakby już od tej pierwszej Berty to ma znaczenie, dlaczego właśnie te kobiety no, były jakie były. I tak samo oczywiście pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to wszystko to wpływa na to życie. Problemy, kiedy rodził się kapitalizm, kiedy właśnie nagle po prostu z biedy ludzie mogli być bogaci i odwrotnie. No naprawdę jest tu szereg takich, słuchajcie, życie, typowo polska książka, więc polskie klimaty. To też się fajnie czyta, że są te lata 70., 80. i my to czujemy po prostu. Jest klimat, na przykład teraz czytałam tych kaset VHS, tych wypożyczalni, które się mnożyły, które miały właśnie być jakimś zwieńczeniem sukcesu, dać dużo po prostu pieniążków swoim właścicielom. To jest też czas rodzenia się solariów, coraz większych w ogóle ilości kosmetyków wprowadzanych na rynek i po tym okresie na przykład biedy. Jest też typowa taka właśnie, nie wiem, bo to nie dzieje się w Warszawie, to się dzieje w Wałbrzychu, w Unisławiu Śląskim, czyli gdzieś tam wszystko te okolice Dolnego Śląska. I powiem wam, że czyta się to naprawdę w sposób przecudny. No ja uwielbiam to, cieszę się tą książką. Jest mi smutno, że już gdzieś tam znowu jestem poza połową, ale powiem wam, że ja po prostu to chłonę jak gąbka. Joanna Bator ma dla mnie taki styl pisania, który niesamowicie mi wsiąka w serce, że ona tak jak Jakub Małecki, to jest identycznie, po prostu piszą językiem prostym, zupełnie normalne życie obyczajowe, codzienne, bo tu nie ma jakichś szałowych rzeczy, to jest normalnie, żadnych fantastyki, to jest normalne, codzienne życie, a opisują je w taki sposób, że po prostu człowiek myśli, kurczę, no jak ja ich rozumiem, nie? Albo, jejku, ja też tak się czuję, czyli kurczę, każdy cierpi w tym życiu i rzeczywiście te wszystkie kobiety, słuchajcie, no są tak na wskroś kobiece i myślę, że mają dużo z nami, z kobietami wspólnego, że jak ktoś by chciał też poznać trochę psychikę kobiety, no to zachęcam mężczyzn do przeczytania tej książki. Ale oczywiście no to też trzeba jakby lubić ten styl pani Joanny Bator. Ja myślę, że jak ktoś lubi Małeckiego Jakuba i wszystkie przeczytał jego powieści, a pani Bator żadnej, to też powinno się spodobać. No i teraz tak, króciutko. Berta to jest taka twarda kobieta wychowana bez matki, bo jej mama umarła, jak miała 18 lat już w połogu, jak urodziła właśnie tą Bertę. No i Berta pod okiem ojca, takiego surowego Hansa, słuchajcie, rzeźnika, nabiera tego fachu rzeźniczego, ale jednocześnie ciągle tęskni za jakimś marzeniem, za innym życiem, bo bardzo dużo czyta. No i przez to, że czyta dużo Roman Sideł, to marzy jej się oczywiście wielka, wielka miłość. Czy to się spełnia, czy nie, zobaczycie. Jeśli chodzi o jej córkę, a więc Barbarę, to dla mnie jest to najbardziej przejmująca historia. Najbardziej jest mi bliska ta Barbara, bo chyba jest najbardziej smutna, powiem wam szczerze. Jak się czyta te losy Barbary, która no, została jakby urodzona, kiedy jej mama była w więzieniu, więc ona zaczyna start swojego życia raz, że od sierocińca, to jeszcze od sierocińca w czasie wybuchu wojny, więc naprawdę te losy są drastyczne. Ona jest taka, w przeciwieństwie do Berty, cichutka, zamknięta w sobie, wręcz przez ileś tam lat się nie odzywająca, nie mówiąca ani słowa. I generalnie chce żyć tak, jakby nie żyła, czyli nie istnieć, żeby ludzie na nią nie patrzeli. Ona nie chce nikomu przeszkadzać, nikomu zawadzać, najchętniej, żeby wszyscy ją gdzieś omijali. I to w życiu Barbary dorosłej też tak jest. No zobaczycie, no ona też ma... Niesamowite są naprawdę te pomysły pani Bator.
jakie na przykład na strychu mamy ukryty futerał po kontrabasie gdzieś tam sprzedanym w czasie wojny, w czasie zawieruchy i został sam ten futerał na kontrabas olbrzymi i tam chowa się ta dziewczynka, słuchajcie, Basia, gdy jest dzieckiem i chowa tam różne swoje skarby, tak naprawdę jako ofiary składane Bogu po to, żeby jej nie oddali tacy ludzie, którzy ją wzięli z sierocińca. I mimo, że to są też ludzie o nazwisku Serce, to niestety no, z Sercem mają mało wspólnego, ale w ten sposób nie, że są złymi ludźmi, tylko po prostu tak są zniszczeni przez wojnę, tak ich psychika jest wyniszczona. Potem też się dowiadujemy, dlaczego, co się stało z ich rodziną, bo to jest małżeństwo, które miało trójkę dzieci. I co się stało z tymi ludźmi, że oni praktycznie już tylko wegetują, ale no, nie można powiedzieć, że z tego życia się cieszą. I do końca chyba nie mogą powiedzieć, że tą Barbarę pokochali, tak samo jak zresztą Barbara nie mogła powiedzieć, że pokochała ich, chociaż jest bardzo do nich mocno przywiązana, do tych ludzi. No generalnie cierpienie goni tutaj cierpienie i moim zdaniem, jak czytam, Barbara miała najsmutniejsze życie, przynajmniej tak na razie, jak czytam. Jeśli chodzi o tą trzecią kobietę, a więc jej córkę z kolei, Violettę, to tutaj właśnie przypada na takie te szałowe już lata 90. jej młodość i Violetta jest kobietą, która ciągle stara się jakby być kimś innym. Ona marzy za takim, za modą, za sukcesem, żeby być kimś znaczącym i denerwuje ją to, że gdzieś tam mieszkają w małej klitce, w małej kamienicy, gdzie nie można się ruszyć, wszystko jej śmierdzi. Ona non stop kupuje różne, słuchajcie, środki zapachowe, wszędzie musi popsikać, bo jej wszystko śmierdzi, ją życie nuży, dręczy, męczy i zawsze chce być kimś innym, chce być po prostu ważna, zauważana, też marzy o wielkiej miłości. To też je tutaj łączy, te kobiety. I no, w dużym konflikcie jest ze swoją matką Barbarą, bo to są zupełnie jakby dwie diametralnie inne osobowości. Natomiast z kolei córka Violetty, Kalina, jest tą najmłodszą, jak mówiłam, i jakby główną bohaterką w pierwszym rozdziale, która tak jakby nam opowiadała tę historię, ale to tak nie jest, bo ona też jest jedną jakby z tych czterech głównych bohaterek. O niej wiem na razie najmniej. Nie wiem, może później faktycznie tych rozdziałów będzie więcej, ale rzeczywiście na razie jest najbardziej obszerne są opisywane właśnie życia Berty, Barbary i Violetty, tak żebyśmy chyba bardzo dobrze już mieli to tło takie, z czym zmaga się teraz Kalina. I tego praktycznie nie wiem, wiem tylko, że właśnie zakupiła ten domek i gdzieś tam jakby wsiąka w te wspomnienia, stara się bardziej zrozumieć właśnie swoją mamę, babcię i prababkę i tym samym siebie. I naprawdę, no książka jest dla mnie taka urocza, ona ma w sobie takie czasami zdania, jak Wam tam jedno przeczytałam, które bardzo mocno chwytają za serce, bardzo mocno zapadają gdzieś w duszy i wymagają właśnie takiego chwilowego zamknięcia książki i zastanowienia się, kurczę, jakie to było mocne, nie? Jakieś krótkie zdanie, ale jakie ono było treściwe, jak bardzo głębokie. No i czasami są takie też, troszeczkę się wydawałoby śmieszne, jedno sobie, słuchajcie, też zdanie napisałam, ale też mając no, prawdę w sobie, że jedna wypowiedź jednego człowieka jest taka. Albo oni, albo ich zeżrą. Generalnie całe życie polega na tym, by mieć co żreć i zeżreć się nie dać. Dopiero German odkrył, że oprócz tego chodzi jeszcze o miłość. Ale do niej mądrość życiowa matki też najprawdopodobniej się odnosiła, bo kochać, nawet bez wzajemności, uświadomił to sobie, to nie dać się zeżreć. I faktycznie ona jest pełna takich, słuchajcie, no gdzieś smaczków ukrytych i tak się na przemian splata jakby ta nadzieja z takim mozolnym życiem trudnym, wydawałoby się beznadziejnym, szarym i nieciekawym i non-stop rodzącym tylko jakieś problemy, które trzeba rozwiązać. Dużo oczywiście z tych problemów powstaje w głowach tych kobiet, bo na przykład no Violetta wydawałoby się mogłaby mieć całkiem fajne już życie, i pod względem materialnym i być kobietą ułożoną, nie mieć już tych wszystkich perypetii związanych jak jej mama i babcia z wojnami, a jednak i ona boryka się z taką codziennością, może przez to, że na ile też była jakby wybrakowaną osobą jej mama uczuciowo. Nie? To wszystko jest, słuchajcie, tak ze sobą powiązane i tak jak w przeciwieństwie do tych kobiet w coraz mniej olśnień, ja nie potrafiłam żadnej z nich polubić, tak tutaj każdą z nich lubię i każdą z nich chętnie przytuliłabym do serca. Ich cierpienia, po prostu jak się to czyta, wiadomo, mają i lepsze jakieś, nie wiem, chwile w życiu i gorsze i popełniają błędy, ale po prostu one są jakieś takie wzbudzające ciepło mimo wszystko i próbujące żyć faktycznie, są sobą, nie udają kogoś i próbujące no, żyć jakoś tak, żeby to życie przeżyć przede wszystkim, ale też żeby
starać się znaleźć coś takiego na jakiś punkt zaczepienia, który by im to życie powodował, że będzie kolorowe. To jest bardzo trudne, to jest też trudne przez Wałbrzych, który ogólnie jest ciemny, brudny i tak też przedstawiane często było to miasto też w historii, w innych powieściach, gdzie jednak jest czarna sadza, jest też tutaj przywoływane sanatorium dla gruźlików w Unisławiu Śląskim, że gdzieś tam cały czas są te tereny no takie smutne, nie? I przez te wojny też koleje losu. Więc książka jest, powiedziałabym, przygnębiająca. Ma chyba celowo ten tytuł Gorzko, Gorzko, że tak jak się na, nie wiem, na weselu krzyczy Gorzko, Gorzko, żeby było bardziej słodko, to się para młoda całuje. Tak tutaj to życie faktycznie jest gorzkie, gorzkie i trudne. Więc myślę, że to jest super tytuł do tej książki. No i super, naprawdę Wam polecam, bo nie wiem, może ja coś takiego mam, że ta Joanna Bator bardzo dużo ma takich rzeczy, które przez to, że ona pisze te książki smutne, a ja jestem generalnie raczej osobą smutną na co dzień, może tego nie widać, ale tak jest, to gdzieś jest to mi bliskie, właśnie ja wolę takie rzeczy czytać i te cierpienia i przemyślenia ludzkich dusz i tak dalej, niż jakieś wesołe takie, wiecie, głupotki, ciotki, klotki. No tu nie ma głupot, tu jest dużo mądrości w tej książce, dużo takiej właśnie walki egzystencjalnej z życiem. I bardzo Wam serdecznie polecam. Naprawdę książka jest no, dla mnie bardzo wzruszająca. I myślę, że większości kobietom się spodoba. I też mogłaby być chyba fajnym prezentem właśnie dla takich kobiet, które są bardzo mocno ze sobą związane w rodzinie i gdzieś tam może też bez facetów, w sensie, że na przykład mieszka babcia, córka i wnuczka. Nie? Bo to jest takie typowo właśnie fajne tutaj, że każda z tych kobiet rodziła znowu córkę i gdzieś tam te cztery pokolenia się tak zazębiło, że one bardzo silnie były ze sobą związane, te kobiety. Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam i mówię, nie zrażać się opisami, nie zrażać się wielkością książki. Oczywiście jak nie znacie tej autorki, warto zacząć od czegoś chudszego, na przykład Purezento, które też opisywałam niedawno jako z tych książek przeczytanych na wakacje. To już jest grubsza powieść, ale jeżeli Wam spodoba się ten styl i lubicie Małeckiego, to na pewno nie pożałujecie też spędzonych chwil i godzin przy tej książce. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Na zimowe dni polecam rozgrzewający rosołek.